Takiej oferty powiatowe urzędy pracy w Polsce jeszcze nie miały. W czwartek w Końskich ruszył projekt, w ramach którego PUP będzie płacił pracodawcy 2000 zł miesięcznie na nowego pracownika. Działania te związane są z programem Praca dla Młodych, który sygnowany był jeszcze przez rząd Platformy Obywatelskiej i prezydenta Bronisława Komorowskiego. Od dzisiaj dostępne do pobrania są wnioski, jak również kryteria, które mam w tej chwili w ręku. Proszę Państwa, jest to nowy produkt. Urzędy Pracy w Polsce realizują go od roku bieżącego. Mówimy tutaj o refundacji części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia. Tak dobrego produktu urzędy pracy jeszcze nigdy nie miały. Formalności nie ma prawie żadnych. Wystarczy prowadzić działalność gospodarczą dłużej niż 6 miesięcy, wypełnić jeden dwustronicowy wniosek i najprawdopodobniej otrzyma się refundację w wysokości prawie 2000 zł miesięcznie. Przez pierwsze 12 miesięcy Urząd Pracy przelewa na kwotę przedsiębiorcy kwotę zbliżoną do 2000 zł. A przedsiębiorca w sumie musi bezrobotnego miejsce pracy utrzymać przez okres 24 miesięcy. W praktyce oznacza to, iż firma przez 12 miesięcy może zatrudniać pracownika, nie ponosząc z tego tytułu żadnych kosztów. Jedynym haczykiem jest gwarancja utrzymania stanowiska pracy dla bezrobotnego przez kolejny rok. Można również w ten sposób zatrudnić większą liczbę osób. Nie ma tutaj ograniczeń. Jak zapewnili nas pracownicy Koneckiego Urzędu Pracy, wnioski realizowane są niemal natychmiast. Zachęcamy wszystkich pracodawców do skorzystania z tej możliwości pozyskiwania rąk do pracy. Program Praca dla Młodych przewidziany jest na lata 2016-2018. Przewiduje się, że dzięki niemu powstanie 100 000 nowych miejsc pracy.